Dzisiaj zakończyliśmy czwartą edycję Młodzieżowej Politechniki Opolskiej. Udział w tej edycji brało 30 osób. Była to młodzież w wieku od 15 do 18 lat. Często była to młodzież, która kontynuuje z nami naukę, bo wcześniej chodzili na dziecięcą politechnikę. Wykład dzisiejszy był wygłoszony przez panią dr Ewę Polańczyk. Rozdaliśmy również dyplomy i upominki. Myślę, że spotkamy się przy kolejnej edycji, którą rozpoczniemy najprawdopodobniej w październiku tego roku. Młodzieżowa Politechnika jest bardzo ważnym elementem dla Politechniki Opolskiej. Pozwala młodym ludziom poznać Politechnikę, poznać naszych 6 wydziałów, poznać profesorów, poznać laboratoria, zobaczyć jak będzie wyglądało ich przyszłe życie i jak mogą przyjść do nas i studiować dalej. Podobał mi się bardzo wybór różnorodnych warsztatów i wykładów. Raz na miesiąc miałam możliwość wzięcia w nich udziału. Wszystkie były bardzo interesujące, poznawałam dużo nowych ludzi, wchodziliśmy w różne interakcje i robiliśmy naprawdę ciekawe rzeczy, nowe i myślę, że takie bardzo życiowe, przydatne. Kolejny dyplom uzyskałem, przychodząc na Politechnikę Młodzieżową i cieszę się z tego bardzo. Podobało mi się, było to bardzo ciekawe doświadczenie. Na Młodzieżowej Politechnice bardziej nam, że tak powiem, chodzimy po tych wydziałach, pokazują nam bardziej, jak to jest złożone. Możemy się nauczyć, czy nam się podoba jakiś przedmiot, czy tak mechanika, jak mi się na przykład podobał wydział inżynierii, to możemy na przykład więcej o nim poczytać, jak komuś się podobał bardziej architektura, to myślę, że pójdzie w tamtym kierunku. Na dzisiejszych zajęciach pani profesor poprosiła nas o wyciągnięcie losowego przedmiotu z jej torby. Przedmioty były całkowicie różne, typu flamaster bądź smycz do kluczy i poprosiła nas, abyśmy wymyślili zastosowanie tego przedmiotu całkowicie odbiegające od jego normalnej funkcji. Przykładowo smycz do kluczy wymyśliłem, że może być zastosowana jako narzędzie, które pomoże nam wspinać się po drzewach bądź jako tyrolka. Podoba mi się tu przede wszystkim atmosfera, podoba mi się to, że raczej też kiedyś na studia będę się wybierał i można popatrzeć, jak tu mniej więcej wszystko wygląda, oraz wykłady też są bardzo ciekawych tematyk.